Tom czwarty Księgi Niebios, część pierwsza. Tak jest w tych czasach. Korupcja osiągnęła taki poziom, że gdybym ich nie zalał plagami, cierniami i krzyżami, poprzez także zmuszanie ich do przelania krwi, ludzie pozostaliby pogrążeni w powodziach korupcji. Kiedy to mówił, wydawał się rzucać ten krzyż na świat, a kary następowały po sobie. Poczułam się zrozpaczona, zdezorientowana i prawie zdesperowana, aby ponownie zobaczyć mojego ukochanego Jezusa. Przyszedł niespodziewanie i powiedział do mnie: czy wiesz, czego od ciebie oczekuję? Chcę, żebyś była taki jak ja we wszystkim, zarówno w pracach, jak i intencjach. Chcę, żebyś szanowała wszystkich, bo szanowanie wszystkich daje spokój sobie i innym. Chcę, żebyś uważała się za najmniejszą ze wszystkich. Chcę, żebyś zawsze rozważała wszystkie moje instrukcje w swoim umyśle i chcę, żebyś zachowała je w swoim sercu, tak, że gdy pojawią się okazje, zawsze znajdziesz swój umysł i serce gotowe, aby korzystać z moich instrukcji i wprowadzać je w życie. Krótko mówiąc, chcę, aby twoje życie było przepełnione moim. Kiedy to mówił, widziałam za Panem mróz i ogień, które spadły na ziemię i zaszkodziły uprawom. Powiedziałem do niego: Panie, co ty robisz? Biedni ludzie. A on, nie zwracając na mnie uwagi, zniknął. Po długim milczeniu z jego strony mój ukochany Jezus powiedział mi co najwyżej kilka słów o plagach, które chciał wylać. Dziś rano znalazłam się przygnębiona i zmęczona z powodu mojej trudnej sytuacji, a zwłaszcza z powodu ciągłej nieobecności Jezusa. Pokazawszy się krótko, powiedział do mnie: córko, krzyże i udręki są chlebem wiecznej błogości. Zrozumiałam, że jeśli bardziej cierpimy, bardziej obfity i smaczniejszy będzie chleb, który będzie nas żywił w niebiańskiej siedzibie. Innymi słowy, im więcej cierpimy, tym bardziej jesteśmy pewni przyszłej chwały. Znajdując się w swoim zwykłym stanie, krótko ujrzałam mojego słodkiego Jezusa. Zaczęłam narzekać na mój zły stan spowodowany jego nieobecnością. Powiedziałam mu, że odczuwam pewien rodzaj fizycznego i moralnego zmęczenia, jakbym czuła, że moja biedna natura została zmiażdżona i że słabnę. Mówi do mnie: moja córko, nie bój się, bo czujesz, że słabniesz ze wszystkich stron. Czy nie wiesz, że wszystko trzeba dla mnie poświęcić? Nie tylko duszę, ale także ciało. Czy nie wiesz, że od wszystkich kawałków twej istoty żądam mojej chwały? Czy nie wiesz, że od więzi związkowej przechodzimy do innego stanu zwanego stanem konsumpcji? Prawdą jest, że ponieważ muszę skarcić świat, nie przychodzę do ciebie, jak zwykle. Ale używam też tego cierpienia dla ciebie, dla twojej korzyści, która nie tylko ma cię zjednoczyć ze mną,
ale pochłonąć Cię moją miłością. W rzeczywistości, ja, nie przychodząc, a Ty, czując, że słabniesz z powodu mojej nieobecności, czy nie przechodzisz w stan, aby pochłonąć siebie dla mnie? Naprawdę nie masz powodu się denerwować. Po pierwsze dlatego, że kiedy mnie widzisz, to zawsze w twoim wnętrzu widzisz mnie wychodzącego. Co jest pewnym znakiem, że jestem z tobą. Z drugiej strony, nie było dnia, w którym mogłabyś powiedzieć, że nie widziałaś mnie doskonale. Następnie, biorąc łagodniejszy i bardziej życzliwy ton głosu, dodał: Moja córko, bardzo ci polecam nie pozwolić uciec od ciebie najmniejszego aktu, który nie odzwierciedla twoją cierpliwość, rezygnację, słodycz, równowagę i spokój we wszystkim. W przeciwnym razie przyszłabyś mnie zhańbić. Byłabyś jak król mieszkający w pałacu. Bardzo bogaty wewnętrznie, ale kto? Zewnętrznie wyglądałby na popękanego, odbarwionego i na skraju zawalenia. Czy nie byłoby tak? Jak król mógłby żyć w pałacu, który wydaje się tak zniszczony, że człowiek boi się do niego zbliżyć? Jaki król mieszkałby w tym pałacu? Czy nie byłoby to hańbą dla tego króla? Pomyśl, że jeśli wyjdzie z ciebie coś, co nie jest cnotliwe, ludzie powiedzieliby to samo o tobie i o mnie. Byłbym zhańbiony, ponieważ mieszkam w tobie. Znajdując się w moim zwykłym stanie, mój bardzo słodki Jezus pojawił się na krótko. Całkowicie połączył się we mnie. Mówi do mnie: Moja córko, chcesz wiedzieć, jakie są znaki? Rozpoznać, czy dusza posiada moją łaskę. Odpowiedziałam: Panie, czyń, jak ci się podoba z najświętszą dobrocią. Kontynuował: Pierwszym znakiem, aby wiedzieć, czy dusza posiada moją łaskę, jest to, że wszystko, co może usłyszeć lub zobaczyć poza nią i pochodzi od Boga, sprawia, że doświadcza wewnętrznie boskiej słodyczy i pokoju, którego nie można porównać z niczym ludzkim czy ziemskim. To jak matka, która po prostu na oddech lub głos swojego dziecka rozpoznaje w nim owoc swego łona, co sprawia, że się raduje. To także jak dwoje bliskich przyjaciół, którzy rozmawiając ze sobą, potrafią dzielić się wzajemnie te same uczucia, te same zainteresowania, te same radości i te same nieszczęścia, widząc, że mają te same powinowactwa. Doznają wielkiej przyjemności i radości oraz czerpią z tego tyle miłości, że nie mogą się od siebie oderwać. Tak jest z wewnętrzną łaską, która mieszka w duszy. Kiedy człowiek widzi zewnętrznie owoc tego, co w nim mieszka, doświadcza radości i słodyczy tak wielkiej, że nie potrafi tego wyrazić. Drugim znakiem jest to, że mowa duszy,
która posiada łaskę. Jest spokojna i ma moc zaszczepiania spokoju innym. Podczas gdy ta sama mowa wypowiedziana przez kogoś, kto nie ma łaski, nie robi wrażenia i nie przynosi pokoju. Wtedy, moja córko, łaska odziera duszę ze wszystkiego. Z człowieczeństwa osoby tworzy zasłonę zakrywającą duszę. Tak, że jeśli ta zasłona zostanie zdjęta, odkryje się raj ukryty w tej duszy. Nic więc dziwnego, że można znaleźć w tej duszy prawdziwą pokorę, posłuszeństwo i inne cnoty. Ponieważ z osoby nie pozostało nic poza zwykłą zasłoną, dusza widzi wyraźnie, że w niej jest tylko łaska, która działa i która utrzymuje w porządku wszystkie cnoty. Łaska pozwala duszy pozostawać w nieustannym usposobieniu otwartości na Boga. Kiedy obawiałam się o stan mojej duszy, mój ukochany Jezus przyszedł niespodziewanie i powiedział do mnie: Córko, nie bój się, bo tylko ja jestem początkiem, środkiem i końcem wszystkich twoich pragnień. Po tych słowach uspokoiłam się w Jezusie. Niech wszystko będzie na chwałę Boga i niech będzie błogosławione Jego święte imię. Po kilku dniach nieobecności Jezus miał życzliwość przyjść dziś rano i wyprowadził mnie z mojego ciała. W obecności błogosławionego Jezusa widziałam wielu ludzi i nieszczęście obecnego pokolenia. Mój ukochany Jezus spojrzał na nich ze współczuciem i zwracając się do mnie, mówi do mnie: Córko, chcesz wiedzieć, gdzie w człowieku zaczyna się zło? Początek jest wtedy, gdy człowiek jest w wieku, w którym prawie sam siebie nie zna. To znaczy, kiedy zaczyna osiągać wiek rozsądku. Następnie mówi do siebie: jestem kimś. Wierząc, że jest kimś, człowiek dystansuje się ode mnie. On nie ufa mi, który jestem wszystkim. Całą swoją pewność siebie i siłę czerpie z siebie. I z tego powodu może stracić wszystkie dobre zasady. A po utracie dobrych zasad, jaki będzie jego koniec? Wyobraź to sobie, dziewczyno. Co więcej, oddalając się ode mnie, który wszystko dobro zawieram. Na cóż może mieć nadzieję człowiek, który stał się oceanem zła? Beze mnie wszystko jest zepsuciem i nędzą, bez cienia prawdziwego dobra. Tak wygląda dzisiaj społeczeństwo. Słysząc to, poczułam tak wielkie cierpienie, że nie mogę tego wyrazić. Chcąc mi ulżyć, Jezus przeniósł mnie gdzie indziej. I znajdując się sam na sam z moim umiłowanym Jezusem, powiedziałam mu: Powiedz mi, czy mnie kochasz? Odpowiedział: Tak. Kontynuowałem: Nie jestem zadowolona tylko z tego tak. Chciałabym, żebyś mi lepiej wytłumaczył, jak bardzo mnie kochasz. Powiedział: Moja miłość do ciebie jest tak wielka, że nie tylko nie miała początku, ale nie będzie miała końca. W tych kilku słowach możesz zrozumieć,
Jak wielka, silna i stała jest moja miłość do ciebie. Przez chwilę o tym pomyślałam. I widziałam otchłań dystansu między moją miłością a jego miłością. Zdezorientowana powiedziałam, Panie, jaka jest różnica między moją miłością a Twoją? Nie tylko moja miłość miała początek, ale w mojej przeszłości widzę pustkę w mojej duszy z powodu braku miłości Ciebie. Pełen współczucia Jezus powiedział do mnie: Moja ukochana, nie może być żadnego podobieństwa między miłością Stwórcy a miłością stworzenia. Chcę Ci jednak powiedzieć jedną rzecz, która posłuży Ci jako pociecha i o której nigdy nie myślałaś. Przez całe życie, każda dusza musi mnie kochać nieustannie, bez przerwy. Nie zawsze mnie kochając, pozostawia w sobie pustkę dla wszystkich dni, godzin i minut, kiedy zaniedbała mnie kochać. Nikt nie będzie mógł wejść do nieba, jeśli nie wypełni tych pustek. Dusza może je wypełnić, kochając mnie dwukrotnie do końca życia lub, jeśli jej się nie uda, przez ogień czyśćcowy. Co do ciebie, gdy jesteś mnie pozbawiona. Pozbawienie kochanego przedmiotu sprawia, że twoja miłość się podwaja i w ten sposób udaje ci się wypełnić puste przestrzenie, które są w twojej duszy. Powiedziałam mu: Moje słodkie dobro, pozwól mi iść z tobą do nieba i jeśli nie chcesz, żeby to było na zawsze, przynajmniej na jakiś czas. Proszę, 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 proszę. Odpowiedział mi. Czy nie wiesz, że aby wejść do tej błogosławionej siedziby, dusza musi być całkowicie przemieniona we mnie, aby była jak inny Chrystus? W przeciwnym razie, jakbyś wyglądał wśród innych błogosławionych, wstydziłabyś się stać tutaj pośród nich. Odpowiedziałam. To prawda, że bardzo się od ciebie różnię. Ale jeśli chcesz, możesz sprawić, bym była taka, jaka powinnam. Aby mnie zadowolić, Jezus zamknął mnie całkowicie w sobie, żebym już siebie nie widziała, ale tylko Jego i w ten sposób wznieśliśmy się do nieba. Kiedy dotarliśmy w określone miejsce, znaleźliśmy się przed nieopisanym światłem. Przed tym światłem przeżyłam nowe życie, nieporównywalną radość, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Jak się czułam szczęśliwa. Nawet wydawało mi się, że odnajduję się w pełni szczęścia. Kiedy przechodziliśmy obok tego światła, poczułam wielki strach. Chciałabym chwalić Pana, dziękować mu, ale nie wiedziałam, co powiedzieć. Wyrecytowałam trzy Gloria Patri, chwała Ojcu, na które razem z Jezusem odpowiedzieliśmy. Ledwo się skończyło, jak błysk znalazłam się w nędznym więzieniu mojego ciała. Ach, Panie, jak krótko trwało moje szczęście. Wydaje mi się,
że glina mojego ciała jest za twarda i trzeba by mocnego ciosu, żeby ją rozbić, bo to nie pozwala mojej duszy oderwać się od tej nędznej ziemi. Mam nadzieję, że gwałtowny wstrząs zdoła nie tylko rozbić tę glinę, ale ją sproszkować. Więc nie mając już domu do zamieszkania na tej ziemi, ulitujesz się nade mną i przyjmiesz mnie na zawsze w niebiańskiej siedzibie, do końca życia. Lub, jeśli zawiedzie, przez ogień czyśćca. Byłam w swoim zwykłym stanie, a mój ukochany Jezus nie przyszedł. Po przejściu wielkich bólów i prawie utracie nadziei na ponowne spotkanie z Nim, przyszedł niespodziewanie i powiedział do mnie: moja córko, twój głos jest dla mnie słodki. Jak słodki dla pisklęcia jest głos jego mamy, kiedy wraca po wylocie po coś do jedzenia. Co robi mały ptaszek, gdy wraca jego matka? Słysząc głos matki, czuje słodycz i świętuje. Po tym, jak matka włoży jedzenie do ust, tuli się pod skrzydłem matki, aby rozgrzać się, uchronić przed niepogodą i bezpiecznie odpocząć. Och, jak miło jest ptaszkowi stanąć pod skrzydłem matki. Tym jesteś dla mnie. Jesteś skrzydłem, pod którym się rozgrzewam, które przywraca mi siły, które mnie broni. Pozwalasz mi bezpiecznie odpocząć. Och, jak miło mi mieszkać pod tym skrzydłem. Powiedział Jezus i zniknął. Jeśli chodzi o mnie, byłem zdezorientowana i pełna wstydu, wiedząc, jak bardzo jestem niezdarna. Ale posłuszeństwo chciało zwiększyć moje zakłopotanie, zmuszając mnie do napisania tego: niech zawsze spełnia się Najświętsza Wola Boża. Miałam wiele wątpliwości co do mojego stanu. Kiedy przyszedł mój ukochany Jezus i powiedział do mnie: dziewczyno, nie bój się. To, co ci polecam, to pozostawanie zawsze w zgodzie z moją wolą. Bo kiedy wola Boża jest w duszy, ani diabelska wola, ani ludzka wola nie mają siły wejść w tę duszę i zrobić z niej zabawkę. Potem wydawało mi się, że widzę Jezusa ukrzyżowanego. Zmusił mnie do udziału nie tylko w jego cierpieniach, ale także w pewnych cierpieniach innej osoby. Pan dodał: to jest prawdziwa miłość. Zniszczyć siebie, aby dać życie innym. To brać na siebie zło innych i oddać się jako własne dobro za nich. Mój spowiednik miał pewne wątpliwości. A kiedy przyszedł błogosławiony Jezus, był z moim spowiednikiem. Jezus mu powiedział: moja praca zawsze opiera się na prawdzie i choć czasem wydaje się niejasna, ukryta pod zagadkami, nie można jednak zrobić nic innego, jak tylko powiedzieć, że jest zgodna z prawdą. Chociaż stworzenie nie rozumie tego jasno, nie niszczy to tej prawdy. To sprawia, że znacznie jaśniejszy jest mój boski sposób działania. Ponieważ jest skończone,
Stworzenie ludzkie nie może objąć ani zrozumieć nieskończoności. Co najwyżej może zrozumieć i objąć kilka przebłysków tego. Czy wiele rzeczy, które powiedziałem w Pismach Świętych i mój sposób działania wśród świętych, naprawdę zostało jasno zrozumiane? Och! Ile rzeczy pozostało w niejasności i zagadce. Ileż uzdolnionych i uczonych umysłów zmęczyło się, próbując je zinterpretować. A co zrozumieli? Wielkie nic w porównaniu z tym, co pozostaje do poznania. Czy to wszystko kompromituje prawdę? Zupełnie nie. To nawet sprawia, że błyszczy bardziej. Dlatego twoje oko musi starać się rozpoznać. Jeśli to prawdziwa cnota. Jeśli czuje się we wszystkim, że jest w prawdzie, chociaż czasami jest niejasność. Dla reszty musimy zachować ciszę i święty pokój. To powiedziawszy, Jezus zniknął, a ja wróciłam do swojego ciała. Znalazłam się w moim zwykłym stanie. Błogosławiony Jezus wyprowadził mnie z mojego ciała pośród tłumu ludzi. Co za ślepota! Prawie wszyscy byli niewidomi, a niektórzy mieli krótkowzroczność. Niewielu było z bystrym wzrokiem. Wyróżniali się jak słońca wśród gwiazd. Całkowicie pochłonięci przez boskie słońce. Pogląd ten został im udzielony, ponieważ utrwalili się w świetle słowa wcielonego. Pełen współczucia Jezus powiedział do mnie: Moja córko, jak duma zrujnowała świat. Dumie udało się zniszczyć to małe światło rozumu, które każdy nosi w sobie od urodzenia. Wiedz jednak, że cnotą, która najbardziej wywyższa Boga, jest pokora. Cnotą, która najbardziej wywyższa stworzenie ludzkie przed Bogiem i przed ludźmi, jest także pokora. Powiedział Jezus i zniknął. Później wrócił zdyszany i zasmucony i dodał: Moja córko, czekają nas trzy straszne kary. Potem zniknął jak błyskawica, nie dając mi czasu na powiedzenie do niego ani słowa. Dziś rano mój ukochany Jezus nie przyszedł. Po długim oczekiwaniu przyszła Matka Boża, zabierając Jezusa prawie siłą, ponieważ uciekał. Wtedy Najświętsza Dziewica powiedziała do mnie: Moja córko, nie zmęcz się błaganiem do Niego, bądź natrętna. Ta ucieczka Jezusa jest znakiem, że chce zesłać kary. Dlatego unika widoku bliskich. Nie przestawaj. Bo dusza, która posiada łaskę, jest potężna. Na piekło. Na człowieka i na samego Boga. Łaska będąca częścią Boga. Czyż dusza, która ją posiada, nie ma wielkiej władzy nad tym, co posiada? Następnie, po przejściu wielkich boleści, zniewolony przez Królową Matkę, przyszedł Jezus. Ale wyglądał imponująco i poważnie, tak że nikt nie odważył się z nim rozmawiać. Nie wiedziałam, jak sprawić, by opuścił ten imponujący aspekt. Pomyślałam o tym,
żeby pójść do przodu, żeby z nim porozmawiać, co zrobiłam, mówiąc mu bzdury w stylu: moja słodka dobroci, kochajmy się nawzajem. Jeśli się nie kochamy, kto nas pokocha? Jeśli nie możesz być usatysfakcjonowany moją miłością, kto może być usatysfakcjonowany? Proszę, daj mi pewny znak, że jesteś zadowolony z mojej miłości. Inaczej zemdleję, umrę. Kto mógłby opisać wszystkie bzdury, które powiedziałam? Myślę, że najlepiej to pominąć. Wygląda jednak na to, że udało mi się powstrzymać tę imponującą aurę Jezusa. Mówi mi: będę usatysfakcjonowany twoją miłością, gdy przezwycięży ona falę nieprawości ludzi. Dlatego pomyśl o zwiększeniu swojej miłości, a będę z ciebie bardziej zadowolony. Potem zniknął. Kiedy byłam w swoim zwykłym stanie, mój błogosławiony Jezus spóźniał się. Czułam się, jakbym umierała z powodu jego nieobecności. Przyszedł niespodziewanie i powiedział do mnie: moja córko, jak oczy są widokiem ciała, tak umartwienie jest widokiem duszy. Można powiedzieć, że umartwienie jest okiem duszy. Potem zniknął. Dziś rano, po przyjęciu Eucharystii, mój ukochany Jezus był bardzo cierpiący i urażony, co skłoniło mnie do współczucia. Uściskałam go mocno i powiedziałam: moja słodka dobroci, jak kochana i pożądana jesteś. Dlaczego ludzie cię nie lubią? Jak udaje im się cię urazić? Kochając cię, znajdujemy wszystko. Kochać cię obejmuje wszystkie dobra, a jeśli cię nie kochamy, wszystkie dobra nam umykają. Ale kto cię kocha? Ale proszę, mój bardzo drogi skarbie, odłóż na bok ludzkie przewinienia i przez kilka chwil wylejmy razem naszą miłość. Dlatego Jezus wezwał wszystkich członków niebiańskiego dworu, aby byli widzami naszej miłości i powiedział: cała miłość nieba by mnie nie usatysfakcjonowała, gdyby twoja miłość nie była tam zjednoczona. Zwłaszcza, że ta niebiańska miłość jest moją własnością, której nikt nie może mi odebrać. Podczas gdy miłość tych, którzy chodzą po tej ziemi, jest jak posiadłość, którą właśnie zdobywam. Ponieważ moja łaska jest częścią mnie i ponieważ moja istota jest niezwykle aktywna. Kiedy łaska spływa, by wejść do serc, dusze po drodze mogą nią handlować, co zwiększa jej właściwości. Doznaję w tym takiej rozkoszy, że gdybym za nią tęsknił, byłbym bardzo zgorzkniały. Oto dlaczego bez twojej miłości cała miłość nieba prawie by mnie nie zadowoliła. Ty wiesz, jak zrobić dobry handel moją miłością. Aby kochając mnie we wszystkim, sprawiać, że jestem szczęśliwy i zadowolony. Kto mógłby powiedzieć, jak bardzo byłem zdumiona, gdy to usłyszałem? Ile rzeczy zrozumiałam o miłości. Ale mój język tylko się jąka i dlatego tu się zatrzymuje.
Kontynuując swój zwykły stan, znalazłam się poza swoim ciałem. Zaczęłam szukać Jezusa i znalazłam Królową Matkę. Będąc przygnębiona i zmęczona, powiedziałem jej: Moja bardzo słodka mamo, zgubiłam drogę, aby znaleźć Jezusa, już nie wiem, gdzie iść ani co zrobić, aby go znaleźć. Powiedziałam to płacząc. Mówi mi: Moja córko, idź za mną, a znajdziesz drogę tak samo jak samego Jezusa. Nauczę cię nawet sekretu, który ci na to pozwoli. Zawsze pozostać z Jezusem i żyć zawsze zadowolona i szczęśliwa, nawet na tej ziemi. Oto jak. Utrwal w sobie tę myśl, że tylko ty i Jezus istniejecie na tym świecie i nikt inny. Pamiętaj, że Jezus jest jedyny, którego musisz zadowolić. Jedyny, z którym musisz się zadowolić i jedynym, którego musisz kochać. Tylko od Niego powinnaś oczekiwać, że będziesz kochana i zadowolona we wszystkim. Żyjąc w ten sposób, bądź z Jezusem. Nie będziesz pod wrażeniem, jeśli jesteś otoczona pogardą lub pochwałą, rodzicami lub nieznajomymi, przyjaciółmi lub wrogami. Tylko Jezus będzie twoim szczęściem i sam Jezus wystarczy ci we wszystkim. Moja córko, tak długo, jak wszystko, co istnieje na dole, nie zniknie całkowicie z twojej duszy, nie będziesz w stanie znaleźć prawdziwego i wiecznego szczęścia. Kiedy to mówiła, Jezus błysnął i znalazł się pośród nas. Chwyciłam go i zabrałam ze sobą. Potem znalazłam się w swoim ciele. Dziś rano ujrzałam ukochanego Jezusa z Ojcem Świętym. Wydaje mi się, że Jezus mu powiedział: Całe twoje dotychczasowe cierpienia są niczym innym jak wszystkim, przez co przeszedłem. Od początku mojej męki aż do skazania na śmierć. Mój synu, nie pozostaje ci nic innego, jak zanieść swój krzyż na Kalwarię. Kiedy to powiedział, brzmiało to tak, jakby Jezus był błogosławieństwem. Wziął krzyż i umieścił go na ramionach Ojca Świętego, pomagając mu go nieść. Jezus dodał: Mój kościół wygląda jak umierająca osoba, zwłaszcza w odniesieniu do warunków socjalnych. Wygląda na to, że jego wrogowie z niepokojem czekają na jego okrzyk śmierci. Ale odwagi, mój synu. Po przybyciu na górę, gdy krzyż zostanie podniesiony, wszyscy się obudzą. Kościół zrzuci swój umierający wygląd i odzyska pełnię wigoru. Tylko krzyż jest środkiem do tego, ponieważ tylko krzyż był jedynym środkiem, aby wypełnić pustkę, którą uczynił grzech i zniwelować nieskończoną odległość, jaka istniała między Bogiem a człowiekiem. W tych czasach tylko krzyż umożliwi mojemu odważnemu i olśniewającemu kościołowi
podnieść front, aby zmylić i zmusić wrogów do ucieczki. Powiedział to Jezus i zniknął. Niedługo potem wrócił mój ukochany Jezus. Cały cierpiący, mówi: Moja córko, jak smuci mnie obecne społeczeństwo. Składa się z moich członków i nie mogę nie kochać ich. Zdarza mi się jak komuś, kto ma zainfekowaną i zranioną rękę lub nogę. Czy on nienawidzi tego członka z tego powodu? Czy on go już nie chce? Ach, zupełnie nie. Wręcz przeciwnie, zapewnia mu wszelką niezbędną opiekę. Kto wie, ile wydaje na leczenie? Ten zraniony członek sprawia, że cierpi całe jego ciało, które uciska i dręczy, dopóki nie wyzdrowieje. Taka jest moja sytuacja. Widzę, że moje kończyny są zainfekowane i zranione, i cierpię z tego powodu. Z tego powodu mam ochotę je bardziej kochać. Och! Jakże różni się moja miłość od miłości moich ludzkich stworzeń. Jestem zmuszony je kochać, ponieważ są moje. Ale nie kochają mnie jak swojego. A jeśli mnie kochają, kochają mnie tylko dla własnej korzyści. Mój ukochany Jezus wciąż przychodzi. Dziś rano, gdy tylko go zobaczyłam, miałam ochotę zapytać go, czy przebaczył mi moje grzechy. Powiedziałam mu: Moja słodka miłości, jak gorąco pragnę, abyś powiedział mi własnymi ustami, czy przebaczyłaś mi wszystkie moje grzechy. Jezus zbliżył się do mojego ucha i swoim spojrzeniem zdawał się badać mnie w całym moim wnętrzu. Powiedział mi: Wszystko jest przebaczone i przebaczam ci wszystkie twoje grzechy. Zostało ci tylko kilka małostek, popełnionych w pośpiechu i bez twojej zgody. Tobie też je przebaczam. Potem wydaje mi się, że Jezus ustawił się za moimi plecami. I dotykając moich nerek, całkowicie je wzmocnił. Kto mógłby opisać, co czułam w wyniku tego dotyku? Mogę tylko powiedzieć, że poczułam orzeźwiający ogień i czystość w połączeniu z wielką siłą. Kiedy dotknął moich lędźwi, błagałam go, aby zrobił to samo z moim sercem. Aby mnie zadowolić, zrobił. Wtedy wydało mi się, że błogosławiony Jezus był przeze mnie zmęczony i powiedziałam mu: Moje słodkie życie, jesteś zmęczony przeze mnie, prawda? Jezus odpowiedział: Tak. Przynajmniej bądź wdzięczna za łaski, które ci daję. Bo wdzięczność jest kluczem do odblokowania skarbów Bożych dla własnej przyjemności. Wiedz jednak, że to, co zrobiłem, będzie ci służyć. Zachować cię od zepsucia. Wzmocnić cię i przygotować twoją duszę i twoje ciało na wieczną chwałę. Po tym wydaje mi się, że wyprowadził mnie z mojego ciała. Pokazał mi wielu ludzi, dobro, które mogli uczynić, ale nie uczynili. A zatem chwałę, którą Bóg powinien był otrzymać, ale której nie otrzymał. Całkiem cierpiący, Jezus powiedział:
Moja umiłowana, moje serce płonie dla mojej chwały i dla dobra dusz. Dobro, którego ludzie nie robią, tworzy puste przestrzenie niespełnione. Ku mojej chwale i ich duszy. Nawet jeśli nie bolą. Nie robiąc dobra, które mogliby zrobić, ci ludzie wyglądają jak te puste pokoje. Które choć piękne, nie mają nic, co wzbudza podziw i rzuca się w oczy. Dlatego właściciel nie otrzymuje od niego chwały. Jeśli zrobią dobry uczynek i zaniedbują inny, ci ludzie są jak te puste pokoje, w których ledwo widać kilka przedmiotów ułożonych bez porządku. Moja ukochana, wejdź we mnie, aby wziąć udział w cierpieniach żaru mojego serca. Porusz je na chwałę boskiego majestatu i dla dobra dusz. Staraj się wypełnić te pustki moją chwałą. Będziesz w stanie to zrobić, nie pozwalając minąć żadnej chwili swojego życia, która nie jest zjednoczona z moim życiem. Innymi słowy, we wszystkich swoich działaniach. Czy to modlitwa, czy cierpienie. Odpoczynek lub praca. Cisza lub rozmowa. Smutek lub radość. Lub nawet jedzenie, które jesz. W skrócie do wszystkiego, co może ci się przydarzyć. Dodasz intencję. Oddać mi całą chwałę, jaka powinna być mi oddana przez te działania. Dodasz intencję. Nadrabiać za dobro, które dusze powinny czynić, a nie czynią, i nadrabiać chwałę, której z tego powodu nie otrzymali. Jeśli to zrobisz, wypełnisz w jakiś sposób pustki w chwale, którą muszę otrzymać od ludzkich stworzeń, a moje serce dozna orzeźwienia w swoim zapale. Z tego orzeźwienia popłyną strumienie łask dla dobra śmiertelników, które napełnią ich większą siłą do czynienia dobra. Potem wróciłam do swojego ciała. Kiedy mój umiłowany Jezus powrócił, niemal odczułam lęk, że nie odpowiem na łaski, które Pan mi daje, idąc za tymi słowami, które wcześniej powiedział do mnie i które odcisnęły się we mnie, przynajmniej bądź wdzięczna. Widząc mnie z tym strachem, Jezus powiedział do mnie: Moja córko, odwagi, nie bój się. Miłość wynagrodzi wszystko. Poza tym, naprawdę stosując swoją wolę do robienia tego, czego chcę. Nawet jeśli czasami ci się nie uda, ja sam dostarczę. Więc nie bój się. Wiedz jednak, że prawdziwa miłość jest genialna i że prawdziwy geniusz osiąga wszystko. Gdy w duszy odnajduje się kochającą miłość. Miłość, która opłakuje cierpienie ukochanej osoby. Jakby te cierpienia były jej. Miłość, która bierze na siebie cierpienie, które ukochana osoba powinna cierpieć. Ta miłość jest najbardziej heroiczna, jest tą, która najbardziej przypomina moją miłość. W rzeczywistości bardzo trudno jest znaleźć kogoś, kto jest gotów oddać własne życie. Jeśli w całej twojej istocie nie ma nic prócz miłości,
Więc jeśli nie możesz mnie zadowolić w jeden sposób, uda ci się to zrobić w inny. Powiem ci więcej niż to. Jeśli jesteś w posiadaniu tych trzech miłości, to ci się to przydarzy, tak jak przydarzy się komuś, który jest znieważany, obrażany i oburzany przez wszystkich. I wśród tak wielu ludzi jest ktoś, kto go kocha, kto się nad nim lituje i który czyni zadośćuczynienie za wszystkich. Co robi ta osoba? Wpatruje się w ukochaną osobę i dla znalezienia w nim naprawy i zadośćuczynienia zapomina o wszystkich zniewagach i daje mu swoje łaski i łaski tym, którzy go znieważają. Dziś rano mój ukochany Jezus nie przyszedł, kiedy mój umysł chciał zastanowić się nad tajemnicą ukoronowania cierniem. Pamiętałem, że przy innych okazjach, kiedy medytowałem nad tą tajemnicą, Pan z radością zdjął koronę cierniową ze swojej głowy i położył ją na mojej. I powiedziałem sobie w duchu: Och, Panie, już nie jestem godna cierpieć Twych cierni. Jezus przyszedł niespodziewanie i powiedział do mnie: Moja córko, kiedy cierpisz z powodu moich własnych cierni, odciążasz mnie. Podczas gdy ty cierpisz, ja czuję się całkowicie uwolniony od tych cierpień. Z drugiej strony, kiedy upokorzysz się i uważasz, że jesteś niegodna ich cierpienia, czynisz dla mnie zadośćuczynienie za wszystkie grzechy pychy popełnione na świecie. Mówię mu: Och, Panie, za wszystkie krople krwi i łzy, które wylałeś, za wszystkie ciernie, które wycierpiałeś, za wszystkie rany, które odniosłeś, pragnę ci oddać tyle chwały, co wszystkie stworzenia powinny ci dać, gdyby grzech pychy nie istniał. Chcę cię również prosić dla wszystkich stworzeń ludzkich o wszystkie łaski konieczne do zniszczenia grzechu pychy. Mówiąc to, widziałam, że Jezus zawiera w sobie cały świat. W taki sam sposób, w jaki maszyna zawiera wszystkie swoje części, wszystkie stworzenia poruszały się w Jezusie, a Jezus zbliżał się do nich. Wydawało się, że Jezus otrzymał chwałę mojej intencji i że stworzenia wróciły do Niego, aby mogły otrzymać dobro, o które prosiłam dla nich. Byłam zdumiona. Widząc moje zdziwienie, Jezus powiedział do mnie: To wszystko wydaje ci się zaskakujące, prawda? To, co zrobiłaś, wydaje się nieistotne, ale tak nie jest. Co dobrego moglibyśmy zrobić, gdybyśmy powtórzyli te intencje, ale tego nie robimy? Powiedział i zniknął.